Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Plague Tale'a. Moi drodzy, sytuacja jest napięta, jesteśmy wewnątrz sanktuarium i musimy się przeskradać, wydostać się stąd, po tym jak dowiedzieliśmy się, że... W sumie nie jestem pewien, ale gdzieś być może znajdziemy jakieś informacje dotyczące opiekunki pierwszego nosiciela skazy, poprzednika Hugo, albo jednego z wielu jego poprzedników, nie jestem tego do końca pewien. Tak więc lecimy dalej. Nie wiem, jak długi będzie dzisiejszy odcinek, bo znowu muszę dosłownie nagrać go i wyjść od razu na dworzec po tysie. Tak więc... zobaczymy jeszcze. Whenever you feel ready, we are. Ależ długa ta krawędź. Idealnie tak długa, żeby wysłuchać całego ich dialogu. He looks so eager to have this child. It's sad they're so wrong. Just like me. They still don't know they're wrong yet. They'll be sad. Hugo, these things you dreamt of, they existed. You just couldn't know what they really meant. It meant things would be easy and nice. It doesn't mean things would get better. Też zawsze mam taką nadzieję, jak o czymś pomyślę. Another truth. But it is a truth. We can still use it to change everything. Maybe. Nie wiem, czy ona naprawdę tak uważa, czy tylko pociesza dziecko, ale mam wrażenie, że no niekoniecznie to, co tutaj odkryliśmy, cokolwiek nam da. Idziemy do tych kanałów przed siebie i elo. Myślałem, że jakaś większa skradanka tutaj będzie. Może taki skradankowy mini boss, albo dwóch mini bossów skradankowych. Dobra, chodźmy. Czemu mam wrażenie, że będą tutaj szczury? Jezus Maria, czy to zwierzęta? Tak, to koza rozpieprzona! Kurwa, co to jest za wysypisko? Zrzut na martwe zwierzęta, halo! Dokąd ja mam teraz iść? Raczej nie tutaj, tam jest przejście. Czy to jest ta sama woda, którą Hugo chciał pić albo pił? Znaczy, no nie jest połączona, wydaje mi się, tak bezpośrednio. Ale przecież tutaj wszędzie jedyne, co jest, to kurwa trup i jad. Martwe zwierzęta tutaj wyrzucają w te okolice. Udało się, wydostaliśmy się. O Boże, Boże, no to teraz co? Do tej całej okrągłej wieży musimy zmierzać. Blech. Czas zrzucić te fartuchy z siebie. That was enough for me. Let's go to that fort. Może dlatego nigdy nie zostaliśmy marynarzami. There was no fort in my dream. Maybe, but your dream put us on the right track. Look at all we've learned. Now we just have to find out the rest. Don't you want to know what happened to that Aelia? And your ancestor? To wie, może Aelia prowadziła jakieś notatniki, pamiętniki. I spisała tam te wszystkie przygody, które przeżyli. Czy może, nie wiem, wydostali się stąd, uciekli, może jakoś przeżyli. Dobra. No to w takim razie wydaje mi się, że to będzie moment, kiedy wrócimy do tego obszaru dużego, po którym się poruszałem poprzednio i będziemy mieli okazję odwiedzić te cholerne wiatraki, je włączyć i przełączyć. Muszę jeszcze tylko zlokalizować, bo nie jestem pewien ich nawet dokładnego położenia. Wiem, że są cztery różne. Dwa trzeba włączyć, a dwa mają być wyłączone. Like nothing happened. We're good. Especially you. You're the sneakiest child I've ever met. Oj, koleżanko, nie zdajesz sobie sprawy, jakie możliwości ma Hugo, kiedy szczury są w okolicy. No nie wiem, te wszystkie rytuały, mam wrażenie, już są w dość zaawansowanej formie. Co jeżeli zaczęli już zbierać te wszystkie ozdoby i wcale nie jest aż tak ładnie. Są te wiatraki pieprzone tam daleko. But we have a lead. Pragmatic. I like that. Why not check that map again? Unless you know where that tower is? Why not? That was quite something. But I still can't believe you went to a convent. My mother came from a wealthy family. They weren't exactly pleased when they found out my father was a smuggler, so off to a convent I went to
cleanse me of his sins. Oh, tak, to ma sens. It seems. I'd rather be a sinner and be free. So, I escaped. I joined my father and we must be careful. If my dream was wrong, more things can be wrong. Hey, look around you. It's fine. We're centuries later, right? She's right. We're with you. Tak, to też fakt. To nie jest chyba 1300 któryś rok, nie jestem do końca pewien. Ale jeżeli tak, no to powiedzmy bardzo na oko mniej więcej 800 lat minęło, odkąd to dziecko było tutaj, tak więc jakby wszystko się pozmieniało, postrzeganie świata, każda tutaj drobnostka. Wejdę sobie jeszcze raz tutaj, była mowa o mapie, to jedyna mapa, jaką tutaj zlokalizowaliśmy, więc może ona nam powie coś więcej na temat lokalizacji tej wieży, której poszukujemy. Och, tu nie przejdę. Dobra, skrypty. Współpracujcie ze mną. Zlokalizujmy sobie w takim razie wieżę. Tutaj jakieś sanktuarium, to wygląda jak okrągła wieża. Aha. Przy wiatrakach powiadacie. Kurwa. Tak, brzmi jak bezpieczne aktywności. Dobra, jesteśmy w pobliżu wiatraków, a więc tak. Zagadka ta wymaga znalezienia paru różnych poszlak, które wskazują nam dokładnie, który wiatrak w jakim stanie ma być, powiedzmy. Aczkolwiek ja sobie ułatwię tutaj troszeczkę zadanie i po prostu zobaczę jeszcze raz dla pewności, jak dokładnie te wiatraki mają być ułożone, no bo życie stanie się prostsze. Ta impreza, jakaś wieża i tak dalej. Czy ta okrągła wieża to jest... To była tamta wieża? Być może? Ale tutaj mamy wiatraki. Jak dokładnie z nimi było? Ja sobie w tej chwili zobaczę na telefonie, więc brby. Dobra, wszystko jest jasne. Mamy cztery wiatraki, dwa mają być włączone, dwa mają być wyłączone. Z tego co się zorientowałem, pierwszy oraz drugi wiatrak musimy wyłączyć. Trzeci już jest odpalony, ale czwarty trzeba uruchomić. Tak więc zabierzmy się za to działanie. Gdzie dokładnie tutaj da się znaleźć informacje na temat tego, który ma być, w którą stronę obrócony i tak dalej, nie wiem. Na pewno gdzieś w okolicy, oprócz resztki jakieś mamy jeszcze i tak dalej. Więc zatrzymajmy wiatrak i zrobimy to samo z pozostałymi. I wtedy wydaje mi się, po prostu będę mógł sięgnąć po mojego upgrade'a. Cóż za miła rzecz. Aha, tu się zatrzyma na stałe. Już myślałem, że, nie wiem, jakoś inteligentnie będę musiał tutaj moich towarzyszy zostawiać. Dobra, drugi wiatrak w takim razie. Wiatrak, nie wentylator. Tyle razy już zostałem opierdolony o mówienie wiatrak na wentylator, że wszystko zaczynam nazywać wentylatorem, chociaż jest to totalnie niezgodne z prawdą i faktyczną sytuacją. Tutaj ewidentnie musimy sobie rozpieprzyć wejście do środka. Ktoś naprawdę nie chciał, żeby do tego wiatraka dało się wejść. Znaczy, przepraszam, drzwi są obok, ale są zamknięte. Dlatego my po prostu obchodzimy system i wywalamy blokadę, która była na oknie. Interesujące jest to, ponieważ nagrodą za robienie tego wszystkiego, tak żeby nie było, że robię to na marne, jest naprawdę zajebisty upgrade. Jaki zobaczycie, ja już wiem, szukając informacji o tej całej zagadce się dowiedziałem, ale muszę przyznać, jest to bardzo atrakcyjny szwindel, no, dla każdego grającego w sumie, bo ostatecznie... A zresztą sami zobaczycie. Trzeci wiatrak ma być włączony, a do czwartego musimy się dopiero dobrać. Tylko jak łatwe to będzie zadanie, albo jak trudne? Co my tutaj mamy? Jakieś tam zasoby, nie zasoby, skrzynki, skrzyneczki, fantastycznie. Pewnie się wszystko przyda. Przeczuwam niedługo już jakąś potężną sekwencję, która będzie wymagała więcej akcji i rewelacji. Ja przejdę tędy dołem? Przejdę dołem, dobra. Sprawa jest prosta. A misji już się odpala, ten taki typowy instynkt przetrwania. Jak wchodzi pod wóz, to kładzie rękę na Hugo, żeby chronić go, żeby przypadkiem nie wyszedł, bo jeszcze zaalarmuje strażników. Klasyka. Dobra, czy ja... No właśnie, mogę sobie tutaj wejście rozwalić. Kamień z procy? Kamień z procy. No i zajebiście. Możemy... Ty, nie, nie, a misja? Nie, jest szybsza droga. Wydupcymy tędy. Let's go. Przydałaby się taka przenośna lina, no w sumie każda lina jest przenośna, poza tymi ogromnymi, która by dawała nam możliwość, że każda krawędź, po której da się tylko zejść, nagle staje się krawędzią, na którą mogę też wejść. Wiecie, taki cały czas przyczepiony do mnie cały czas sznurek z linami. Znaczy, kurwa, worek z linami.
Dobra, odpalmy wiatrak w takim razie i to chyba powinno zakończyć wszystkie nasze poszukiwania. Tylko. No właśnie, kurwa, gdzie to jest? Czy to będzie tutaj? To jest ostatnia rzecz, której nie doczytałem. Jak to się uda zrobić? Pull off the switch. A dobra, kurwa, instrukcja, jak wejść do każdego z tych młynów. Teraz, gdzie jest miejsce, które nas interesuje? To get to the secret armor, small stone arches, ok. Przy trzecim wiatraku są jakieś kamienne łuki. Obok tych łuków muszę gdzieś przejść, zejść i dopiero wtedy dorwiemy się do naszego skarbu. Teraz, gdzie są te cholerne łuki, które mnie interesują? O, ty, łuki. Kurwa, nie dość, że trzeba operować na tych wiatrakach, to jeszcze tak daleko trzeba iść, żeby wyciągnąć nagrodę, która za nie jest? Cholera. Dobrze skampione, dziękuję ślicznie za informacje na temat tego, co da się tutaj znaleźć. Bo osobiście, no nichuja, nigdy by mi się nie udało. Teraz pytanie, co dalej? O, tutaj? Jakaś jaskinia? Coś? Ojej, zejście na dół. Cóż, zarzucone mi zostało w komentarzach, że speedrunuję tę grę. Otóż w żadnym wypadku. Moim planem nie jest speedrun czy olewanie wszystkiego, co jest dookoła. Po prostu nie jara mnie perspektywa zwiedzania każdego metra kwadratowego mapy. Jasne, ten obszar z wiatrakami to jest w ogóle zaskakująco duży. Myślałem, że odwiedziłem większość tego obszaru. Ewidentnie nie. A pewnie bym zaczął do nich wchodzić w poszukiwaniu zasobów, ale nie miałbym pojęcia, co robić z tymi. Z tymi całymi wiatrakami, czy je włączać, wyłączać, po co to mogę robić. Ja pierdolę, jak głęboko, co to jest za miejsce? Mordo. A, właśnie miałem mówić. Wygląda jak miejscówka szmuglerowników. No ale hej, poza dobrą nagrodą mamy jeszcze na przykład to, potencjalnie narzędzia, resztki, wszystko dla upgrade'ów. Jo, dwie duże skrzynie, główny upgrade, który zaraz podniosę. Panie, jakie to jest zajebiście wartościowe miejsce. Zaraz zobaczymy stan moich resztek, ale podnieśmy klejnot koronny. Korwasz! No i cyk, mamy upgrade'ik do naszego stroju. Dzięki karwaszowi Amisa szybciej dochodzi do siebie po atakach przeciwników. Biorąc pod uwagę, że teraz zmierzam do upgrade'ów kuszy jak największych i prawdopodobnie będę... karwasz mi się teraz tu pojawia! Ty, a jak szybko to będzie w ogóle działało? Bo mogę... Tak, cały ekran jest czerwony, drugi atak nas załatwi. Jak szybko dochodzę do siebie? W sensie walcząc z przeciwnikiem, który jest na... Nie wiem, jak długo to trwało wcześniej, bo zwykle jak oberwałem raz, to potem umierałem, ale wierzę, że jest szybciej. Mniej niż 30 resztek do ostatniego upgrade'u kuszy. Jaszczurkopesz by się to nazywało, a nie jaszczurko, nie topesz. Nieudolni tłumacze. Jaszczurkopesz. Albo nie to szczurka. Zero kreatywności w wymyślaniu nazw hybryd zwierzęcych. Kangur i ośmiornica? Kanguśmiornica. Albo ośmiongur. Wziąć oba te słowa, z jednego usunąć początek, z drugiego usunąć koniec. Chociaż czasami trafiają się sytuacje zaawansowane, które większej kreatywności wymagają, ale tego to bym po tych tłumaczach w ogóle nie oczekiwał. Nie toperzu jaszczurka! Basic beach shit. Anyway, upgrade'ik zdobyty, wiatraki rozjebane. Wydaje mi się, że teraz jedyne co mi pozostaje to zmierzać na dół do okrągłej wieży. Wydaje mi się, że już tam podchodziłem. To była ta, gdzie dwóch strażników stało niedaleko siebie. No i proszę, cały ten teren możemy teraz pooglądać. W sumie nie jest aż taki wielki, ale mam wrażenie, że obczaiłem teraz w sumie dwa miejsca, które są tutaj najbardziej interesujące. Może gdzieś pewnie są jakieś resztki jeszcze ustawione. Ty, w ogóle ten ptak, którego wtedy znalazłem, wskazywał gdzieś w tamtą... No popatrzcie na tego jebańca. Ten ptak, jak jestem tutaj, to wskazuje trasę tam. I czy tu widać kolejnego ptaka? Ponieważ to jest miejsce, do którego miałem dotrzeć. Nie mógł pokazywać tutaj, tylko gdzieś w tamtą stronę. To żeby zmusił mnie do znalezienia kolejnego ptaka, czy żeby mnie zmylić. Albo kierunki nie są, powiedzmy, tak konkretnie pokazane.
Impreza trwa, widzę, w najlepsze, latawce są puszczane, dziecko jest wychwalane. Nie poszedłem główną ścieżką, to mógł być trochę błąd. Czy ja mogę wejść do środka? Nie, nie mogę wejść do środka, ale jeżeli się ustawię z tyłu, znajdę dziurę i strzelę z procy w zamek z zewnątrz, to może podziałać. Tutaj jeszcze mam coś do podniesienia. Materiały jakieś? No nie, materiały zawsze będą, kurwa, od tego są te skrzynie. Miałem w głowie nie materiały, tylko narzędzia albo resztki. Jedno i drugie tak naprawdę podziała. Biorąc pod uwagę, że narzędziami już kompletnie się przejmować nie muszę, to moje życie jest wolne od narzędzi. Ale kurwa, ewidentnie... O Jezus Maria, co ja mam ze sobą zrobić? No nie, no tak! Tak mnie kurwa zasłonić wrednie. Ależ wredność maksymalna. Chyba, że na przykład... Kurwa, tam jakaś dziura w suficie jeszcze jest. Tego nie dziabnę. Zamka też nie otworzę, bo domyślam się, że ten zamek musi być z drugiej strony. Ale przez dziurę w suficie już się uda. Taka misja, wrzucaj Hugo na dach. Pokryty, nie wiem, pleśnią, starzyzną, mokrymi rzeczami, które są ryzykowne dla życia. Tak, wrzuć tutaj Hugo. Dobra, najpierw muszę zniszczyć to. To będzie zniszczone. Będę mógł podejść od drugiej, jeszcze raz od tylnej strony. Przeszczelić zamek i wejść do środka. Dobrze, że absolutnie nikt nie będzie tutaj w ogóle powątpiewał w to, co ja odwalam. To jest rozwalone i wejdziemy sobie do środka. Nie, czy ja spierdoliłem? Nie mam zielonego pojęcia, czy ja... Nie, no teraz dam. Jedno rozwaliłem, drugie rozwaliłem. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że o mordo, w odpowiedniej kolejności albo wcale. Bo mam wrażenie, że w takiej trochę koślawej to zrobiłem, nie wiem. Ej ty, wbieg we mnie ktoś, halo, drogie dziecko. Szczała. Ja wiem, że się czujecie generalnie tutaj potężne i ważne na tej wyspie, ale ja mam w ręku dziecko, z którym lepiej nie zadzierać. Dobra, uda się czy się nie uda? Aha! Nie, dobra, ta pokazująca się deska była tylko jakimś wypadkiem przy pracy. Mamy warsztat? Zbędny? Mamy też dużą skrzynię. Hell fucking yeah! Narzędzia, reszteczki, to do odzyskania, zajebiście. Miałem 53 i teraz plus 11, czyli 64. Hell yeah! Zaraz będę gotowy do upgrade'ów. Nic tu już chyba nie ma. Zajebiście, dobra. Kompletnie mnie nie interesuje ani ta impreza, ani tańczenie, które ma tutaj miejsce. Okrągła wieża. Czy to jest ta okrągła wieża? O tym mowa? Czy to naprawdę będzie to? Bo oni mówili... A no właśnie. Myślałem, szczerze mówiąc, że to będzie tamten budynek, ale on nie jest okrągły. Visions of it traveled through your dream, didn't they? And that sanctuary still had a lot to tell. We'll find something in that chapel. Mam wrażenie, że to sanktuarium, które zwiedziliśmy, to była taka poprzednia wersja miejsca, do którego chciał nas zabrać zakon teraz. Robiliby tam dokładnie to samo, pewnie też by badali tego Hugona. Would my knight conquer that tower for me? What? I want to see how you charge it. Claim it for me. Go. Yes. Stay in sight. Yes. No, nie wiem. It's a bit hard for him. I wanted to ask you. Are you sure about all this? It seems like a heavy burden for him. I know. And it is. That's why we're doing this. Listen, we may not know each other well, but you're chasing ghosts. Ghosts that scare him. We've gone through hell, Sophia. You can't imagine. I can't. The question is, does he need more? We have nothing else. I believe you. Fine. Czy my nie zdradziliśmy Sofii drobnego faktu, że on zaraz będzie martwy, jeżeli nic nie zrobimy? Czy ona może po prostu sugeruje, pozwól mu umrzeć, zamiast skazywać go na kolejne cierpienia? Jest też taka opcja. Hey, be nice to old people. You're not that old. So is that tower yet? Chciałem już pójść wejść ogarnąć. Locked from the other side. Time to take a little look around. Dobra, dobra. Rozwiązanie tego problemu jest oczywiste od samego początku. Albo i nie, tak po prostu sobie wskoczymy od tyłu. I didn't tell you, but Hugo is king and I'm captain of his guard. So you'll rule this thing. But you can be my smuggler. A royal contract.
I'm honored. Don't forget we still have a real fort to conquer. Ah, oh, right. The fort and its chapel. Muszę przyznać, Sofia jest całkiem fajną postacią, nawet że ją lubię. Bawi się tutaj w mały roleplay z Hugo. O Jezus Maria, wszystkiego mam tak dużo. To nie wiem, Ignifera sobie trochę zrobię, tego też. Nie wiem, czy to popodnoszę teraz bez znaczenia. Nie będę aż tak bardzo ładował wszystkich zasobów, jakie posiadam w to. Tamte drzwi były zamknięte, co moim zdaniem oznacza jedno. Dam radę je jakoś otworzyć. Tutaj może jakaś dziura w ścianie, która pozwoli mi tam dupnąć. Bo ewidentnie będę musiał stąd wyjść, a jak już stąd wyjdę... Nie, kamień poproszę. A jak już stąd wyjdę, to sobie podejdziemy jeszcze raz od drugiej strony i zdobędziemy to, co jest tam do zdobycia. Bo nie, cała ta ścieżka była tylko po to, żeby to... Okej. Cała ta ścieżka była po to, żeby otworzyć sobie te drzwi, bo tędy nigdzie nie dojdziemy. Tamta typiara oczywiście nudziara, jak zawsze po drabinie musi zejść. Zamiast popracować trochę swoimi starczymi kolanami. No i co tutaj? Tylko schody na górę? Tylko schody na górę. Dobra. Szukajmy w takim razie pozostałości po tej poprzedniej dziewczynie, której już imienia nie pamiętam, ale było na A. Otwarte? Ready to go? No, wydaje mi się, że tak. To rozumiem takie pytanie potwierdzające. Tak, zdobyłem, co miałem zdobyć. Coś czuję, że otwarcie tych drzwi wrzuci mnie w spirale jakichś różnych wydarzeń. No, ale obserwujmy. There it is. Let's hope this fort isn't as crowded as their sanctuary. Aha, to jest kurwa fort. Appealing. Tam ją zamknęli. Ja myślałem, że to w tej wieży. I don't think the Count and Countess dug into the order's writings. They must have considered the place too sacred. There is only one way to find out. Yes. Let's move. Dobra, ja myślałem, że my do jakiejś jednej wieży idziemy, gdzie może będą jakieś, nie wiem, notatki pojedyncze, pamiętniczek, kości. A my... Było cały czas mówiono o forcie, ale myślałem, że jakby tego fortu już dawno nie ma i ta wieża to jest jakaś jedyna pozostałość. Ale nie, ewidentnie nie. A więc nieważne, to mnie po prostu wrzuca w stronę fortu, tak więc dobrze, że zrobiłem te karwasze teraz. Była to ostatnia okazja. What's going on? There's a storm coming. How can you tell? Trust me. He's sad. All this because of a dream. When's the last time a dream meant everything to you? The day I stopped being a child. Hey, that's a pretty flower. You want it? Of course. There was a time when I was the one getting the flower. Time passes, sweetheart. They grow up. All right, let's get to this fort, quickly. We could stay here. I like it here. Staying here won't help you, Hugo. We must move. Plus, there's a storm coming. Mam wrażenie, że towarzysze, których spotykamy na naszej drodze, nie tylko wspomagają nas swoimi umiejętnościami, ale też mądrościami. No, I prefer feathers now. Ah, moving on to something more exciting. Flowers, feathers. Feathers are better. Why? Because they make you fly. I get it. Dobra, Hugo, tylko nie wpadaj na fantastyczny pomysł przyklejenia sobie piór do rąk i prób latania. No jak to, jak przejdziemy? Nie przejdziemy, kurwa, zejdziemy na dół i będziemy szukali innej ścieżki. Jesteśmy zbyt ograniczeni. Oho, czas to połączyć. Sofia, czy ty nam jakoś będziesz tutaj w stanie pomóc w tym? Kusz, o! Możesz użyć kuszy, by z punktu zaczepienia otworzyć powiązanie z danym obiektem. Rozumiem, że nie marnuje mi to amunicji. Mam nadzieję. I naciągamy sukę. Kolejna nowa mechanika, której nie było wcześniej. Tworzenie własnoręcznie połączeń. Oj. It worked. The golden staircase up. Will it hold? Just don't jump on it.
Come on. Na szczęście wydaje mi się, że przynajmniej nie będziemy więcej dostawali kolejnych alchemicznych mieszanek do naszej dyspozycji, bo nie ma miejsca w menu. Look at that view. Beautiful. You're missing the sea already. Not yet, but it will come back. But you're not leaving now, right? No. Not until I've repaid my debt to your sister. What? She didn't tell you. She saved my life. Oh, well, I'm glad she did. Well, me too. O Boże, Boże, jest tutaj coś ciekawego na tym brzegu. Tam jest kurwa skrzynia. Jo, no nie można przegapiać skrzyni. Jacyś rozbitkowie umarli, żeby ta skrzynia mogła tutaj wylądować. Very, very old. Yes. Who knows what story lies behind it? What happens to people when their boat breaks like this? Some survive. Some are taken by the sea, asleep forever, cradled by the waves. Nice way to put it. Then they become crab food. Thank you, Sophia. Cóż, były to co prawda tylko pięć, było to pięć resztek, ale zawsze to pięć resztek więcej niż miałem przed chwilą. Zastanawiałem się, ile strzał będę mógł teraz nosić, skoro kupiłem sobie tego upgrade'a. Zakładałem, nie wiem dlaczego, ta gra nie jest zbyt szczodra w ilościach rzeczy, które posiadamy. Dostanę jedną, a dostałem dwie. It's scary. That building on the left. It looks like our chapel, no? I think. Yes. Perfect. Let's keep following the coastline. No mamy tam kawałek jeszcze do przejścia, tylko wystarczy, czy jakieś przygody po drodze będą nas napierdalać. Oho, a ta krew prowadzi do... What? He's chained up. What the fuck? Back. No, we need to get to that chapel. Amicia, we've got a dead man here. We'll be careful. We need to be. Let's go. Biorąc pod uwagę, że jakby warunki tutaj są raczej cienkie i wpierdalały go mewy, powiedziałbym, że całkiem świeży ten gość tutaj jest. To nie jest kościotrup sprzed 800 lat, o nie. Dawno by go tu nie było. Aktywnie są tutaj torturowani ludzi, tak więc to ludzie. Tak więc podoba mi się to, że zbliżamy się coraz bardziej do największej tajemnicy wiary. Mordu, który za nią stoi. Milo. O kurwa, kim jest Milo? No dobra, mają zdecydowanie tutaj jakiś niewolników. Kim jest kurwa Milo? A, no chłopaki, ujawnijcie waszą prawdziwą tożsamość. Kim wy kurwa jesteście i co tutaj dokładnie robicie? Oj, 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 oj. Shit. Keep watch in case they come back to try and free the rest. I'll take this one back. Understood. The others. Let me go, pig! Oh, I will. Soon. I want quiet. Kill any trespassers. Damn it. Who are they? I'd say the slavers by the looks of it. The slavers? They capture people and sell them like animals. Really? But that won't stop us. W jaki sposób na tej wyspie znaleźli się ukryci handlarze? O kurwa! To jest skomplikowana sytuacja! Kurwa, jak się bić? Jak się bić? Którym przyciskiem? Którym? Szybko, sięgnij po kamień! Kółko! O! Prosto w hełm! To trzeba go teraz jeszcze wepchnąć w ogień! Bye bye, farciarzu! Tak, miałeś farta, że akurat ja ci tutaj wpadłem. Nie boję się zabijać! Jesus fucking Christ! Dobra, flanelowa koszulo śmierci. Robi się i intensywnie. Myślałem, że to będzie kolejna sekwencja po prostu skradania się. Przejdę po jego ciele i otworzę te drzwi. Zobaczmy, co się za nimi kryje. Sofia i Hugo są u góry. Ona jest dobra w skradaniu się i czmychaniu przez krzaki, paleniu krzaków. A, więc może nam się to jakoś uda. E, dobra, jesteśmy od razu tutaj. Na samym początku też. Trollololo. O, no dobra. Co ja dam radę z nimi zrobić wszystkimi, co? Nie, masz szczurów, żeby je wyczuć, ale chłam. No dobra, co ja mogę w takim razie w tej chwili ze sobą zrobić? Którego dam radę zastrzelić? Którego dam radę jakoś inaczej się może pozbyć? Nie mogę odzyskiwać jeszcze strzał, tak więc jeżeli tutaj zacznę się bawić w zużywanie ich, to zużyję ich naprawdę kurwa dużo. Czy moja kusza jest teraz cichsza być może? Znaczy nie kusza, tylko... Nie, to jest upgrade. Upgrade do procy, którego nie posiadam. To przy A nie, tutaj mocniej. Teraz mniej hałasuje ta kusza, ale nadal hałasuje. Nie wiem dlaczego akurat tak sobie wymyślili, że kusza przyciąga uwagę, bo jest głośna.
nie pasuje mi to do końca. Ten kurwa w krzaki wchodzi. Co za pojeb? Myślałem już, że mnie zobaczy momentalnie. Powiem was, niezwykle kusi mnie perspektywa po prostu zajebania ich wszystkich. Nie wiem, czy chce mi się tutaj tak bardzo poświęcać energię i czas na skradanie. No bo po co? Po co kurwa się skradać, jak można ich po prostu wszystkich zaszczeliwić? Szczególnie, jeżeli nie mają hełma, a ten na przykład nie ma. To ich sprawka. Okej. Dobra, dobra. Na spokojnie. Na spokojnie. Wszyscy kurwa zginą, nikt się niczym nie przejmuje. Temu się dam radę w głowę wcelować, za chwileczkę tutaj się do mnie zbliży i oberwie, wchodzi na piętro. Ej, kurwa, im dłużej kręcę tą procą, tym bardziej tracę na celności po chwili? No kolega się trochę chyba zdziwił, że znalazł martwego ziomeczka tutaj u góry. Mirek, kurwa, no miałeś pilnować tego obszaru, a nie żyjesz? O, ten ma kurwa hełm oczywiście, co? A czy to ten Mireczek? Okej. Okay. O kurwa, jeszcze coś eksplodowało, a to był normalny szczał. Dobra, wracamy do procy w takim razie. Nie wiem, wpadł w jakiś dzbanek? Może drugi wejdzie w ogień? Kusza jest niezwykle skuteczna, bardzo mi się podoba. Schowany w jednym krzaku zabiłem już 3 osoby i czwarta czeka na swoją kolej. Nie wygłupiaj się, wstawaj! No nie leć w chuja, że nie żyjesz! Ktoś nas morduje! No kurwa, ktoś was morduje, chłopaki. Bye! Dobra, czy to wszyscy? Czy mam się jeszcze jakiegoś delikwenta tutaj spodziewać? Tak jak powiedzieli, nie ma niestety szczurów, które by mi zdradziły ich lokalizację. Tutaj ta strzała jest pęknięta. Hej, wiecie jaki jest największy plus mordowania po prostu wszystkich przeciwników w okolicy? Mogę stosunkowo spokojnie przeglądać sobie ich ciała. Ich ciała, okolice, szukać skrzynek, wszystkie te rzeczy są jak najbardziej możliwe. Cześć! Tego musiałem też rozjebać. Jak już tak samo ich wszystkich miałem potraktować, to tego czekała śmierć. A że mam teraz tyle strzał do kuszy, to co ja się będę ograniczał? Jak jeszcze później będę mógł je wyjmować? Panie! To dopiero będzie zwycięstwo. Dlatego wiecie, wszystko co robię teraz i mu... O, nóż tutaj był, panie. Ile ja mam tych noży? Jeden? A, dobra. Powiem tak. Bardziej niż ratować się kontrą nożem, preferuję używać je do zdobywania większej ilości resztek do upgrade'ów, bo jak jeszcze sobie potem moją kuszę ulepszę, ulepszę to, ulepszę tamto. Milo. I know that name. Roams around the Mediterranean coasts. He's a butcher. Just perfect. Okej. Co to jest za przejście podziemne? To mnie zastanawia. Czy ja mogę tutaj spotkać jeszcze jakiegoś wroga, przeciwnika? Czy to może po prostu tajne, przez nikogo nieodkryte przejście podziemne? Potencjalnie co najwyżej na drugą stronę. O kurwa. No cóż, dobra, ten mnie prawie zauważył. Na szczęście mam strzał z kuszy dostępny. Cześć. Okej, tego kolegi nie ma. Zobaczymy, czy jakiś kolejny się jeszcze nawinie. Ciężko. Chociaż kurwa, co ja zrobiłem? Mogłem smołą w niego rzucić. Mam zajebiście dużo wszystkiego. Oprócz strzał do kuszy, które są niezwykle rzadkie i cenne, więc je wypierdolę w jakiegoś losowego przeciwnika. Po co się zastanowić? Nie wiem, tak już się wkręciłem w te kusze, że nie widziałem innego rozwiązania przed swymi oczyma. Wybaczcie. Ten miał pochodnie. Wydaje mi się, że gdybym rzucił w niego smołą, to potencjalnie... Chociaż nie. Czy ta smoła by tylko jakby wznieciła mocniej ogień, czy może by go zabiła? Nie jestem tego pewien niestety. Nie pamiętam dokładnie tych interakcji. Muszę chyba sobie, nie wiem, poszukać jakiegoś spisu, co z czym, jak dokładnie działa. A jeszcze raz i sobie to, nie wiem, wydrukować albo gdzieś zapisać, albo zapamiętać po prostu jak człowiek. Wiem, że jak rozrzucę dzbanek smoły i podpalę, to wszyscy tam spłoną wewnątrz tego, no tej smoły, którą rozrzuciłem. Aczkolwiek co się stanie, jeżeli rzucę smołą w pochodnie? Wiem, że, no nie, wydaje mi się, że smoła rzucona w pochodnie po prostu sprawia, że pochodnia się mocniej świeci i tylko ogłusza. Nie tak łatwo jest człowieka spalić. Ale co jeżeli w typa z pochodnią rzucę dzbankiem ze smołą? Czy wtedy zadziała jako, powiedzmy, taki masowy podpalacz, czy może nie? Dużo pytań, zero odpowiedzi. Chodźmy zatem dalej. Czy to jest jakiś kolejny obszar? No pewnie dalej muszę tutaj walczyć. Mamy za to jakiegoś autosave'a, moi drodzy. Skrzynunia. O Boże, świątynie, nie świątynie, ludzie do zabicia. 35 minut odcinka, moi drodzy. Ja niestety muszę w tej chwili wychodzić, jechać na dworzec, ale
co nieco dzisiaj podziałaliśmy i trochę osób zginęło, zawsze przyjemna rzecz. Dzięki za oglądanie, jeżeli się podobało, nie zapomnijcie zostawić lajka, a ja będę uciekał. Trzymajcie się i pa pa!